Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, wyszedł Sunflower V1.2. Żaden mod aktualnie nie będzie działał. Trzeba poczekać po prostu kampanię Zaysis, jak to zupdate'ują. Co oni tutaj dodali? Możemy sobie bufować państwa. Zobaczcie, wzmocni Niemcy. I co nam to daje? Na przykład chciałbym sobie wzmocnić Niemcy i Włochy, grając jako ZSRR. Spójrzcie na to. Rzesza Niemiecka, szybkość okopania się plus 50. To jest taki jakby cheat, tak to mogę nazwać. Sunflower wyszedł, polecam wam serdecznie zagrać. Nie wiem, czy ten odcinek się będzie nadawał do tygodnia z modowaniem, czy coś takiego. Ale no zajebiście jestem podniecony. Na przykład wzmocnijcie jeszcze, nie. Wzmacniać, kurde. Można wzmocnić praktycznie każdy kraj. Zaraz wam pokażę w grze. Na przykład wzmocnię ZSRR, robię też coś w tle. Renderuję dla was w tle film, wiecie? Z nowej serii, która pojawi się już w sobotę. I nie będzie to Herd of Iron polską, od razu wam mówię, bo już widziałem w pytaniach do Q&A: ej Kałach, zagraj w Herd of Iron, ej, no przecież kurwa, gram cały czas w Herd of Iron. To mi się może troszeczkę wczytywać, bo mi się film robi w tle, renderuje, tak jak już mówiłem. Ja sobie siedzę, jem sobie loda i tak mówię, kurwa, dlaczego mi się pobrał update? Co oni tu dodali? Dodali świetne rzeczy. Nareszcie możecie sobie schować dywizję. Na przykład gracie Związkiem Radzieckim. Macie pierdyliard czołgów, pierdyliard wszystkiego. Nie chcę wam się z tym pieprzyć. Robicie coś takiego, nie? Tu, ciap. Zamykacie, 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 zamykacie. Nie wygląda to lepiej? Oczywiście, że to wygląda lepiej. Dodatkowo tutaj mamy coś takiego. Niewystarczająca ilość zaopatrzenia do szkolenia 11 dywizji. Na przykład, gdy będziemy mieli więcej zaopatrzenia, no wybrałem tutaj Polskę, po prostu tak kliknąłem tylko na państwo, ale to jest zależne od tego, że na przykład, gdy już będziemy mieli zaopatrzenie, to tutaj wam będzie pisać, ile dywizji dokładnie mogą wyszkolić. Czyli na przykład, nawaliłem tutaj sobie pierdyliard piechoty. Wiecie co, ja to może zamknę, będzie mi łatwiej to po prostu tłumaczyć. Nawaliłem tu pierdyliard piechoty, nie? A na przykład najadę tutaj, szkoli mi się 11 dywizji, będzie tak. Możemy wyszkolić 6 dywizji. Na resztę nie mamy zaopatrzenia, coś takiego. To wtedy można sobie zrobić ciach i zaczną się robić szybciej. Coś tu jeszcze zostało dodane? Szczerze? Nie wiem. Nie wiem, czy... O, właśnie, w Sunflowerze, zobaczcie. Wyzwól kraj. Republika Ukrainy, patrzcie. Przejdziemy sobie teraz na szybko na Sowietów. Żeby już nie wyłączać i włączać. Jesteśmy Związkiem Radzieckim, nie? Możemy sobie wyzwalać coś takiego jak Republika Gruzji. Zobaczcie. Zaraz wam wszystko pokażę. Demokratyczna Republika Azerbejdżanu. Bo wiecie, tam deweloperzy w paradoksie doszli do wniosku, że Rosja jest za duża, jeżeli na przykład mamy za dużo ropy i nie chcemy tej ropy mieć aż tak dużo, wyzwalamy sobie tutaj nowe państewka. Coś tu jeszcze nie mogę wyzwolić? Nie. Republika Ukraińska. Zobaczcie. Dominuje tutaj oczywiście w większości komunizm. Sorry, bo mi się lód topi. Dominuje tutaj oczywiście komunizm. I mamy kolejne państwo w Herd of Iron. Co tu jeszcze takiego było? Nie wiem, czy dobry tak wpiszę na Jugosławię. Bo wiecie co, nie opłaca mi się wychodzić, wchodzić, nagrywać. Po prostu będę skakał sobie tagami. W Jugosławii możemy sobie wyzwolić Republikę Czarnogóry. Chorwacja i Serbia to już chyba było, prawda? Z tego co pamiętam. Dobra. Republika Czarnogóry. Czarnogóry, przepraszam. I jak tu są fajnie podzieleni, prawda? Ciach, ciach, ciach. Dodatkowo. Nie wiem, czy teraz dobrze strzeliłem, ale spójrzcie na to. Ja też nie wiem, patrzcie, Francja. Mamy za dużo terenów, no jesteśmy tutaj, tu jest Japonia, mogą nas zjeść chwilę. Możemy sobie wyzwolić Republikę Wietnamu i nią zagrać. Możemy wyzwolić, nie, to już chyba było, Republika Laosu. Ciach, proszę bardzo. Chińska Republika Ludowa, państwo chińskie, Syria to chyba też było, o, Republika Kambodży. Ciach. I mamy dodatkowe państwa. Słuchajcie, do końca nie wiem, co jeszcze można wyzwalać. Nie pamiętam, szczerze, jak oglądałem tego streama, ale cieszę się, że już to wyszło, bo to będzie zajebiste udogodnienie dla graczy takich jak ja, którzy grają długo, na przykład w Herd of Iron i mi się nudzi ta gra już, nie?
to na przykład granie taką republiką ukraińską i dołączenie przykładowo do Międzymorza, to może być coś. Dużo z was się zbulwersuje, ej, czemu Ukraina nie ma Krymu? Bo Krym nie był nigdy ukraiński. Nie dajcie sobie tego wmówić. Krym został dany Ukrainie, ale nie był nigdy ukraiński. O kurde, no to chyba tyle. Czekajcie, czy ja coś mogę jeszcze wyzwolić? Ja sobie przeskoczę teraz szybko na Anglię i zobaczę, może jakieś nowe państewka dodali w Anglii. Irlandia, Kanada, Republika Malezji, Królestwo Egipskie, Izrael, Jordania. Nie, chyba to samo. Albo ta Republika Malezji, albo po prostu... O, właśnie! Nie, Republika Malezji jest nowa. Ona musi być nowa. Tutaj, prawda? Singapur i tak dalej. Holandia. Mamy za dużo gumy. Okej, okay, nie chcemy się zajmować tymi terenami. Indonezja, proszę bardzo. Republika Indonezji, Republika Malezji. Czyli szykujcie się na to tak. Kampanię ISIS mam nagrane 3 odcinki. Dopóki jej nie zupdate'ują tego moda, to po prostu dopóki go nie zupdate'ują, czekajcie, bo już do mnie mam dzwoni, dopóki go nie zupdate'ują, to nie będziemy grali ISIS. No bo nie będzie się dało, będą bugi, wszystko. Ale wiecie co, bardzo mnie kusi to. Republika Ukraińska. To może być ciekawy pomysł na... W sumie Polak gra Ukraińcami. No w sumie jak się odłoży na bok te historyczne niesnaski, to... Dobra. Dobra, nie będę pieprzył więcej. Słabe przedstawienie tego moda. Ale na przykład Rzesza Niemiecka i wszystkie inne kraje możemy tak zbufować, że to jest koniec. Niemcami załatwo ci się podbijało świat? Spoko, zbufuj Związek Radziecki, to się po tobie przejadą jak tir po blokadach w Calais. Dobra, ja się z wami żegnam i widzimy się w przyszłych materiałach. Jutro zapraszam na coś specjalnego. Hejka!